Cześć, ja nazywam się Agusior i witam w drugim podcaście na kanale CNC Krok po Kroku, na kanale, w którym zwykle pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Natomiast na podcastach po prostu sobie gadam o jakimś temacie, jednościeżkowo, na żywca, bez montażu, bez dubli, bez biroli. I możecie tego podcastu słuchać, nie musicie oglądać, bo oglądać będziecie tylko moją mordę i być może coś tam za oknem, więc to nic wartego oglądania. Lecimy z drugim podcastem, a dzisiaj temat to has. A konkretniej, dlaczego te hasy są takie złe? O kurde, to brzmiało strasznie marketingowo, nie? Nie, co mam na myśli? Te hasy nie są takie strasznie złe. Wiecie, dlaczego nie są takie strasznie złe? Bo jakby były takie strasznie złe, to by się tyle ich nie sprzedawało. Ja nie mogę powiedzieć, jakie są liczby obecnie w Polsce, ale powiem wam, że to jest gruba trzycyfrówka i to nie jest jedynką z przodu i często i to nie jest dwójka z przodu i generalnie tych hasów to jest masakra. Gdzieś tam w jakichś statystykach było, że coś jest 8 tysięcy maszyn w Polsce takich aktywnie działających. Has nie bez powodu jest tak popularny. To jest jakby hasło numer jeden. Tylko że has nie jest najlepszą maszyną na świecie. O tym też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Jakby znam ludzi, którzy kupili hasa i wow, ale kupiliśmy paśną maszynę. Nie, kupiliście bardzo dobrą maszynę. Kupiliście nową maszynę, ale to nie jest wow. Nie kupiliście Mercedesa, nie kupiliście Maybacha. Kupiliście Dacie, może Skodę, ale nie Audi. Jakby has od samego początku has nie miał być produktem grupy premium. Has miał być produktem dobrym za swoje pieniądze, miał być uczciwym, tak jak nie wiem. Tak jak na co dzień mogę jeść ser żółty z Lidla, z dyskontu, a nie muszę codziennie wcinać, nie wiem, cheddara wysokiej klasy czy innego grana padano. Tak samo jest z hasem. Wiele obróbki da się zrobić na hasie, a niekoniecznie na maszynie premium, na przykład na Kitamurze. Powiedzmy, Kitamura jest jakąś tam konkurencją hasa, tylko że w wyższej grupie. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli wezmę sobie jakiś detal, niech to będzie ten detal, wiem, miało być niepokazywanej rzeczy, ale weźcie sobie dowolny detal, który macie w ręce i chcecie go produkować i powiecie odbiorcy, że słuchaj, ten detal u mnie będzie kosztował tyle i tyle złotych, to jego nie interesuje, czy wy go zrobicie na hasie za, dajmy na to 100 tysięcy euro, czy na przykład na Kitamurze za, dajmy na to 500 tysięcy euro, on wam za ten detal zapłaci dokładnie tyle samo. Jakby nieważne, z jakiej maszyny on spada, on kosztuje tyle samo. Więc zapytacie, okej, to po co w ogóle są maszyny premium, nie? Czy nie da się wszystkiego robić na Chińczykach? No i tak i nie. Pytanie jest, czy ten detal jest wykonalny na hasie? Czy tolerancje wymiarowe w obróbce seryjnej, które tutaj są narzucone przez konstruktora, będą utrzymywalne na hasie? Czy jakość powierzchni będzie do uzyskania na hasie? Czy czas obróbki na hasie nie będzie zauważalnie gorszy niż na takiej Kitamurze? A więc powiem wam z doświadczenia, z przeliczeń, które nieraz robiłem z czasówek dla was jako klientów, czy dla waszych pracodawców bardziej i częściej, bo większość osób, które mnie ogląda, to są bardziej operatorzy niż właściciele firm. Zwykle jest tak, że jeżeli macie kupić na przykład dwa hasy albo jedną Kitamurę do tej samej produkcji, to dwa hasy będą dużo lepszym wyborem, bo zrobią dwa w życiu na zawsze zrobią szybciej niż jedno. Jak szybka by nie była ta Kitamura, to dwa hasy zawsze praktycznie ją wyprzedzą. Oczywiście mówiąc o podobnych maszynach, nie wiem, oba na SK40, o podobnym rozmiarze stołu, o podobnym napędzie wrzeciona. I dwa hasy mają też tą zaletę, że kiedy jeden z nich się zepsuje, to drugi dalej pracuje. Kiedy zepsuje się jedna Kitamura, to nic nie pracuje, a my stoimy. Nie? Łatwiej jest przy dwóch maszynach jakoś relokować produkcję pomiędzy nimi, ale z drugiej strony dwa hasy zajmują dwa razy więcej miejsca niż Kitamura, nawet trzy razy, bo Kitamura ma bardzo mały footprint maszyn. Więc pytanie, czy zmieścicie więcej hasów zamiast mniejszej ilości maszyn premium? To też jest zawsze kłopot. Ostatnio taki jeden klient na F z miasta na S powiedział do nas, że, znaczy, zacytuję, bo dzwonił akurat do Andrzejka, mojego szanownego kolegi. Andrzej, straciłem sens życia, bo nie mam już miejsca na hali, żeby wstawić kolejnego hasa. Być może to zobaczycie w jakimś odcinku, bo chciałbym z tym człowiekiem zrobić wywiad, bo naprawdę jest strasznie fajnym człowiekiem i strasznie fajna jest jego firma. Ma fajne pomysły, fajnie to prowadzi, w ogóle super szybko się rozwija i taki wywiadzik. No myślę, że wielu z was dałby do myślenia, że właściwie założenie własnej firmy, jeżeli tylko macie zajawkę, może zadziałać, ale to temat na inny raz. No więc,
jeżeli tylko Haas da radę zrobić tę produkcję, to zwykle on jest dobrym wyborem. A dlaczego jest lepszym wyborem niż na przykład Chińczyk, który będzie tańszy od Haasa? No dlatego, że do Haasa macie na przykład mnie. O kurczę, widzę, że na kamerze zupełnie słońce mnie oślepiam. Ale to wy nie oglądacie, mam nadzieję, wideo teraz, bo to nie jest potrzebne. Do Haasa macie mnie. Macie masę materiałów edukacyjnych, które są na moim kanale, które wam pomogą w Haasie, w programowaniu, w obsłudze. Do Haasa macie telefon do mnie, maila, możecie zawsze zadzwonić, napisać. Do Haasa macie mega rozbudowaną siatkę serwisu, tam jest chyba około 30 serwisantów w Polsce, gdzie do Chińczyka nie macie żadnego albo jednego, albo trzeba szukać zewnętrznych. Do Haasa macie dostęp do części zamiennych. Są w Warszawie, są w Belgii. Do Chińczyka części trzeba samemu ściągać z Chin. Jak już mówiłem wam w poprzednim, przepraszam, odcinku, czasem GPS będzie się odzywał i czasem niestety będzie nam przeszkadzał, ale to jakoś damy radę, nie? Tak jak wspominałem, podcasty kręcę z samochodu, jadąc w trasie, kiedy mam czas na przemyślenia. No dobra, ale wspomniałem o serwisie, nie? To co, potrzeba 30 serwisantów, bo te hasy tak się psują? No słuchajcie, każda maszyna się psuje, tak jak każdy samochód się psuje. Jakby, jeżeli ktoś ma samochód i zrobił, nie wiem, nim 150 tysięcy i nigdy ten samochód nie wymagał szybkiej interwencji u mechanika, to miał mega farta albo mega dobrze podchodził do tematu tego maintenance'u. Jakby rzeczy się psują. Jeżeli maszyna wam robi na 3 zmiany przez 3 lata bez przerwy, to tam od cholery rzeczy się już mogą zepsuć, nie? Dlatego jakby serwis jest potrzebny i to, że jest dużo serwisu, to jest dobra sprawa, a nie zła, bo to nie jest tak, że te hasy psują się częściej niż inne maszyny. Dlaczego tak uważam? No bo wiecie, często się słyszy, bo ten Haas znowu się zepsuł, albo znowu widziałem serwisanta Haasa, albo znowu Haas ma jakąś akcję serwisową. No tak, mamy częściej naprawy niż inni producenci. Zdecydowanie częściej Haasy się psują niż inni producenci. No kolego, no to nie było nie fair trochę. Haasy psują się częściej niż inne maszyny, dlatego że jest ich więcej. Jakby statystycznie, kiedy inna firma sprzeda, dajmy na to, 10 maszyn w Polsce rocznie, a Haasów sprzeda się, dajmy na to, 300. Chociaż nie powiedziałem tego oficjalnie, tyle się wcale nie sprzedaje. Ani nie mniej, ani nie więcej. Nie mogę powiedzieć wam liczby, ale powiedzmy, że nie jestem daleko od prawdy. 30 razy więcej niż innej firmy, to oznacza, że jeżeli u nich zepsuje się jedna maszyna w ciągu roku tylko, to nie mają jedną wizytę serwisową, ale do Haasa jest 30 wizyt serwisowych wtedy. No i co ktoś powie? Bo znowu widziałem serwisanta Haasa, że gdzieś tam jechał. No bo 30 razy więcej maszyn się sprzedało, więc 30 razy więcej interwencji serwisowych, statystycznie rzecz biorąc, musi być, nie? I tak samo jest z opiniami na internecie. Jakby nie wchodzicie na forum i nie piszecie, ale ta maszyna jest zajebista, ale super skrawa, totalny wypas, kupujcie ją. Tylko raczej wchodzicie na forum i piszecie, ale znowu do dupy ta maszyna się zepsuła, nie? Jakby tak samo jest, nie wiem, z opiniami pod jakimiś produktami, albo na Allegro, albo coś. Mało kto głęboko opisuje, że coś wyszło super, zwykle tylko klika 5 gwiazdek i koniec, ale jeżeli coś było źle, to wtedy człowiek się rozpisuje, bo w nerwach, wkurzony, coś mi nie działa, coś mi się zepsuło, to się rozmalowuje na stronę 4 z tym komentarzem. No i tak samo jest na forach, jakby często się czyta, że te hasy do dupy i gówniane, a to dlatego, że ludzie wylewają swoją frustrację częściej niż chwalą, a hasów więcej się psuje i więcej jest gównianych, bo jest ich po prostu więcej. Jakby to jest kwestia skali. Trzeba być świadomym tego, że nie ma takiego drugiego producenta na świecie. Haas jest największym na półkuli zachodniej i drugim na świecie pod względem wielkości. To wam mogę powiedzieć, bo to jest w miarę jawna statystyka. I mogę wam powiedzieć, że w Polsce jako marka Haasów sprzedaje się najwięcej ze wszystkich maszyn. To też jest coś, co nie jest tajemnicą. Mam nadzieję. W najgorszym wypadku pociągną mnie do lojalki, 100 tysięcy złotych zapłacę i mnie wyrzucą, zwolnią dyscyplinarnie. Oby nie. Więc kiedy tych Haasów psuje się tyle, to wiadomo, że to jest kwestia tego, że jest ich tak dużo. Co więcej o tych Haasach? No, jest taka opinia, Haas ma do dupy sterowanie. Powinni dać hajna. O, ile razy ja słyszałem, że jakby tu był hajna, to byśmy kupili. No, nie mogą tego zrobić. Dlaczego? Po pierwsze, Heinenheim podniósłby cenę. Zauważalnie. Po drugie, Heinenheim miałby ten problem, że Haas już nie miałby wszystkiego u siebie. Jakby musiałby korzystać z elementów innego producenta, które musieliby często serwisować serwisanci od innego producenta.
to zabija w ogóle logikę Hasa, gdzie jeden serwisant robi wszystko. Jeden serwisant robi wam software, hardware i tak dalej, i tak dalej. Gdyby wszedł Heinrein, to też zupełnie musiałaby się zmienić polityka firmy, bo Has, słuchajcie, Has produkuje, nie pamiętam teraz, ale coś 30 tysięcy maszyn rocznie, 20, 40, 10 tysięcy maszyn rocznie, może tak. Bliżej tego niskiego 30 chyba. I czym dla niego jest rynek polski, który jest, nie wiem, 1% całości? No jest niczym, nie oszukujmy się. Cały rynek europejski zakładam, że jest pewnie 10%, bo Polska jest jednym z największych odbiorców, jeżeli nie największym w Europie, chyba największym w tej chwili Hasa. Większość maszyn jednak leci na Stany i na Kanadę. Ja kiedyś zapytałem wysokiej osoby w Hasie, nie będę mówił której, bo chyba nie powinienem, słuchaj, dlaczego dalej na przykład na frezarkach nie ma kreatora kształtów VPS, albo dlaczego te VPS-y nie są wygodnie edytowalne, albo dlaczego tych VPS-ów jest tak mało, dlaczego, nie wiem, manual guide fanukowy jest lepszy, nie wspominając już o programowaniu na Heinrein, dlaczego wy tego nie ulepszycie? Dostałem odpowiedź, słuchaj Jakub, bo u nas nikt z tego nie korzysta. My to daliśmy głównie dla szkół i tak dalej, a u nas jest tak, że popatrz, tam po lewej stronie na przodzie maszyny masz taką półeczkę i zobacz, w niej się idealnie mieści laptop. A z tyłu masz gniazdo 110 V, bo tam się podpina tego laptopa i słuchaj, łączysz Wi-Fi i generujesz w kamie i w kamie jak wygenerujesz, to sobie od razu puszczasz na maszynie, weź sobie zainstaluj Fusiona czy Mastercama, bo oni z tych głównie korzystają i lecisz. No i powiedziałem, no słuchaj, ale w Polsce są dalej firmy, które nie mają Kama, nie? Które programują z palucha. On powiedział, no to bardzo dziwne, bo powinni mieć Kama. Więc polityka Hasa jest taka, że generujesz Kamie, klikasz w Kamie, klikasz generuj, na maszynie wciskasz zielony, bo nawet nie musisz kopiować programu. Z Kama od razu generujesz na maszynę, już połączenie sieciowe ci na to pozwala. I to jest ich strategia, oni w ten sposób chcą, żeby to było robione. Więc pod względem programowania Has nigdy nie będzie lepszy, nigdy nie będzie bardziej ułatwiony, bo nie ma takiej potrzeby. To nie jest maszyna do pisania z palucha, a ja też zawsze powtarzam, słuchaj, nie po to kupiłeś maszynę, żeby programować z palca. Wiesz czemu? Bo jak piszesz z palca, to maszyna nie pracuje, nie? To już taniej by było kupić komputer, odpalić na nim notatnik i na tym komputerze w notatniku pisać program, ażeby maszyna sobie pracowała. Więc kupować maszynę, zadajmy na to pół bańki euro, po to, żeby na niej klikać programy, to naprawdę nie ma sensu, bo kam z komputerem wyjdzie taniej niż klikanie na maszynie. Więc niepotrzebny ci jest Heinrein, niepotrzebny ci jest Shop, Mill, Shop Turn czy Manual Guide, kiedy kam jest lepszy od nich wszystkich. I tutaj chyba się zgodzicie, że kam jest lepszy od nich wszystkich, a samo wykonywanie programu zostawmy maszynie, nie? Samą obróbkę. No i ktoś powie, dobra, ale Has jest niewygodny w obsłudze. No i tu się w ogóle nie zgadzam, słuchajcie. Has jest robiony w myśl... No dobra, puszczacie audiolko. Has jest robiony w myśl takiej amerykańskiej modły. Na zasadzie, to głupio zabrzmi, nie marketingowo, ale od idiotów dla idiotów. Jakby Has ma być jak automatyczna skrzynia biegów, jak amerykański samochód. Ma być prosty i z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś ma doświadczenie maszynowe, jeżeli ktoś przerobił w życiu jedną, dwie maszyny i jest dobrym operatorem, to na Hasa w 2-3 godziny się idzie przeszkolić, żeby dawać radę, a jeden dzień to wystarczy, żeby poznać zaawansowane funkcje. To gdzie w jakimś, nie wiem, fanuku na przykład tabelę parametrów dasz radę w jeden dzień omówić, żeby na przykład, nie wiem, ustawić domyślną kropkę, żeby sama się wpisywała? Nie zrobisz tego w jeden dzień z kimś zwykle, jeżeli ktoś nie zna tego. Gdzie, nie wiem, gdzie w takim Mitsubishi na przykład operator po jednodniowym szkoleniu będzie umiał ustawić, w którą stronę odjeżdża mu wytaczadło po obróbce? No ni cholery, to jest skomplikowane jak 150, a na Hasie wchodzisz w settingi, wpisujesz kawałek nazwy settingu, wciskasz F1 i masz ten setting. W ogóle te settingi są super. To, że oni ukradli z Jaznaka większość rzeczy, bo tak, Has jest na Jaznaku, nie na Fanuku, ale to długa historia. Has jest Has. To naprawdę sporo ułatwiło. No i na przykład, nie wiem, obsługa sondy, ta ikonkowa, dla mnie na Hasie jest mega łatwa. Ja rozumiem, jest na przykład, nie wiem, Saturn Inspect, który można zainstalować na większości maszyn do obsługi Renishawa, ale dla mnie VPS jest prostszy. Jest szybszy, nie wymaga przechodzenia do zewnętrznej aplikacji na Windowsie. W ogóle sam fakt, że Has nie stoi na Windowsie, że nie ma tej ociężałości strasznej, to moim zdaniem sterowanie Hasa jest proste. No tyle mam do powiedzenia. Jakby, wiecie co? Mam wyzwanie dla Was. Włączcie stoper, i stojąc przy maszynie, skonfigurujcie połączenie sieciowe tak, żeby dało się przesuwać programy. Na Hasie w minutę. Na innej maszynie nie ma szans, żeby w minutę to zrobić. Na żadnej, no.
to naprawdę jest proste sterowanie. Więc uzgodniliśmy już, że ta maszyna jest opłacalna. Jeżeli da radę wykonać tylko detal, jest opłacalna, że nie, programowanie na niej nie jest dobre, ale nie jest potrzebne, żeby było dobre, że ona naprawdę jest wygodna w obsłudze. No to teraz poruszmy ten temat, w którym ja niestety muszę powiedzieć bardzo niemarketingowo, czyli hasy są coraz gorsze. Słuchajcie, no... I są, i nie są. Problem jest taki, że HAS robi delikatne przekonstruowania, tak zwane redesigny, i czasem w tym redesignie pomysły są dobre, tak jak na przykład przejście ze starej budy UMC na nową, a czasem są średnio dobre. I jakby, jeżeli patrzycie na specyfikację maszyny przed i po redesignie i nagle się okazuje, że ta po redesignie jest, nie wiem, 30% lżejsza, no to siłą rzeczy są momenty, kiedy te 30% lżejsza będzie działało na niekorzyść tej maszyny. Więc tak, czasem hasy nowe stają się coraz gorsze, tak, czasem stare hasy są bardzo poszukiwane, bo nie wiem, że seria SL była bardzo dobrą serią i ludzie te tokarki do dzisiaj męczą na mocno seryjnych obróbkach i one do dzisiaj sobie pracują bez problemu. Natomiast to nie jest tak, że każdy nowy has jest zły. Jakby zaletą nowego hasa jest głównie to, że przez 2 lata jest serwis gratis, no bo to czy serwis gratis, jest maszyna na gwarancji. A 2 lata to jest często czas, w którym maszyna jest zamortyzowana. I on, właśnie ten kolega od dystansów, on myślę, że w 2 lata spłacił na tej obróbce, którą miał maszynę. Kupił jedną maszynę, poprawnie ją używał, znalazł poprawnego odbiorcę, więc jakby mimo tego, że jemu w tej maszynie przypadła płyta główna po 4 chyba latach or so, to on i tak mówi, jestem zadowolony. I tak kupiłem drugiego hasa, frezarkę, i tak teraz kupuję kolejną tokarkę, bo... Kontrola prędkości na autostradzie? Nie, pewnie stoją gdzieś na boku. Po tym ja lecę zgodnie z przepisami, dostałem niedawno mandat. Więc do czego to dążyłem? A do tego, że słuchajcie, mimo tego, że patrzcie, że maszyna mu się spieprzyła i zapłacił masę kasy, on i tak stwierdza, okej, no, to było wliczone jakby w ryzyko. Po prostu ta maszyna była na tyle tania i na tyle dobrze się zwróciła, że nawet to, że ona nie była taka dobra i gdzieś tam konstrukcyjnie coś się w niej spitoliło, to dalej mi się ona opłaciła. Nie? I tak trzeba na to patrzeć, że to nie jest wow, to nie jest idealna maszyna, to nie jest maszyna, która się nie psuje, to nie jest maszyna, która jest super sztywna, super szybka i super powtarzalna, ale to jest maszyna, która po prostu opłacalnie wychodzi na plus. Dodajcie do tego fakt, że z hasem, kupując hasa nowego, kupujecie go, wiadomo, w Aplanalp, więc macie też całą tą opcję, że z maszyną możecie kupić narzędzia, chudziwa, właściwie wszystko, nie? Jakby macie komplet od jednego dostawcy, więc jeżeli coś jest nie tak, to dzwonicie do jednego dostawcy i u niego załatwiacie ewentualne problemy. Jeden dostawca to po prostu wygoda pod tym kątem. Ale też has ma zadziwiająco wysoką wartość od sprzedaży. Jakby czasem jest tak, że ktoś do mnie się odzywa i mówi, słuchaj Kuba, bo ja znalazłem takiego używanego na przykład 3-letniego hasa, nie? Właściwie zaraz po gwarancji i on jest chyba w dobrych pieniądzach. Po czym ja wchodzę na stronę hasa, wchodzę w ten build a code i mówię mu, ty popatrz, ale ta sama konfiguracja, albo nie wiem, ograniczona o coś, czego nie potrzebujesz, wychodzi nowa na przykład 5% taniej czy 10% taniej niż ty kupujesz teraz używkę. No to słuchajcie, 3-letnia maszyna albo nowa przy 10% różnicy, to tak jakbyście, nie wiem, za 100 tysięcy mieli kupić używany samochód albo za 110 nowy. To jasne, że te 10% to czasem warto dołożyć, żeby była nówka, nie? I gwarancja. Wiadomo, ja nie mam samochodu za 100 tysięcy ani za 110. Znaczy teraz jadę z samochodem za 100 tysięcy, ale to służbówka, nie? Prywatnie mam tego szyndlarowoza Smarcika, którego widzieliście na kanale. Więc dążę do tego, że zła opinia o hasach wynika głównie z tego, że jest ich dużo. Przez to jest dużo sytuacji, kiedy coś w nich nie wyszło. Zła opinia na temat sterowania wynika głównie z tego, że one po prostu są maszynami głównie do kama. Da się na nich pisać z palca czy z VPS-a, ja to pokazuję i udowadniam, ale co do zasady konstrukcyjnie pomysł był taki, że klikamy z kama i generujemy i puszczamy na maszynie, bo to jest lepsze rozwiązanie, bo nie kupiliśmy maszyny, żeby na niej programować, bo to zajmuje czas i programowanie na maszynie sprawia, że ona nie obrabia, więc zwykle nie jest opłacalne. Dobra, puszczę cię, pasku. I po prostu jakby has jest dobrym wyborem dlatego, że tyle się ich sprzedaje i to jest najlepszy dowód na to, że to nie jest zły wybór. A że, 130-konny ASZ w Golfie z 4Motion, fajny. Chciałem takiego kiedyś, jak jeździłem Golfem. Więc
Haas jest dobry tam, gdzie daje radę. Jeżeli Haas jest w stanie wykonać wam daną produkcję, to pewnie on nie jest złym wyborem, bo tak jak mówię, też ma całą wartość dodaną. Mnie, kompleksowość Aplanalp, Haas Tip of the Day. No i tyle właściwie. Chyba tyle, no tyle, nie przedłużajmy. Dzięki za słuchanie, to był drugi podcast na kanale CNC Krok po Kroku. W piątek widzimy się w normalnym odcinku. Kolejny podcast być może w poniedziałek, być może nie, zależnie od tego, ile podcastów będę miał nakręcone, ile pomysłów na nie będę miał i jak one się przyjmą, będę je publikował rzadziej albo częściej, także czekajcie, podcast będzie losowo, ale w jakiś poniedziałek, bo poniedziałki są dobre na podcasty, a w piątek jak zawsze widzimy się na normalnym filmie, bo to już będzie stałe na zawsze i tego staram się nie zmienić. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo!